Cześć, przygotowujemy nową serię filmików, jak powstają nasze produkty. Jesteśmy w zakładzie produkcyjnym. Dzisiaj zobaczycie, jak powstaje nasze masło klarowane. Wszystko zaczyna się od wysokiej jakości masła, masła ekstra. Takie masło zawiera minimum 82% tłuszczu. Zaraz Wam pokażę, jak takie masło wygląda. Tak wygląda nasze masło przed sklarowaniem. Takie ładne, czy takie bardzo ładne, dużo masła. Przed chwileczką było tutaj produkowane. Idziemy dalej, pokażę Wam, jak proces klarowania wygląda. Dziękuję. Idziemy dalej, w następnym pomieszczeniu klarujemy masło. Jak to wygląda? Mamy takie dużą maszynę, około 250-300 kg masła się mieści do środka. Takie masło trzeba długo podgrzewać. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda z bliska. O, jeszcze kratkę mamy. Tutaj się mieści 250-300 kg masła. Wsadzamy masło, nagrzewamy około 24 godzin. Temperatura jest dość wysoka, ale tutaj szczegółów nie mogę podać. To jest nasza tajemnica. Masło się podgrzewa, klaruje, w międzyczasie się wytapia cała, znaczy paruje cała woda, białka mleczne, zostaje sam tłuszcz. Jest to masło, które cechuje się tym, że ma dużo wyższą temperaturę dymienia. Można śmiało na nim smażyć, smakuje rewelacyjnie. Jajecznica lub inne kotleciki są naprawdę bardzo smaczne. A przy okazji nie zawiera białek mlecznych. Także nawet jeżeli ktoś jest uczulony na laktozę, śmiało może używać nasze masło klarowane. Następnie masło trafia do słoików i wygląda tak.